Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail oczywiście. I dyżurujemy my sobie na stacji Sosnowiec Główny. Właśnie tak, dzisiaj stacja Sosnowiec Główny. Zaczynamy ten odcinek trochę bardziej energicznie niż normalnie. Nie wiem czemu. Chociaż i tak w moim wykonaniu to pewnie to nie brzmi zbyt energicznie. Ale cóż, 42194 odjechał i on jedzie sobie na Sosnowiec Południowy. Zadajemy pytanie. No to super. I 40-143 przyjechał sobie z Będzina. Okej. Okej, i może dostać przelot. Czy on w tej podpowiedzi się jeszcze nie zatrzymał? No ale jak już semafor się wyszarzył, to jest dla nas informacja o tym, że pociąg jest już w pełni na tym odcineczku i wtedy możemy mu dawać wyjazd, bo skąd my możemy wiedzieć, czy on tam stoi, czy nie stoi? No jest na tym odcinku, tak? A jeśli semafor się wyszarzy, no, wtedy już można podawać wyjazd. Proszę nie pisać, jak nagrywam. A nie za odpowiedni czas wtedy. Słyszałem milion wiadomości. Znowuż ktoś coś od nas chce. Tak. Oczywiście, człowiek nagrywa, to wszyscy się budzą do życia, tak? Z kim nagle chcę rozmawiać. Aj, nie to. Już nawet AI nie odpowiada na te pytania, co odjechało. Nawet mu się nie chce. Dobrze, my standardowo patrzymy się tutaj na ten widok. 42194 właśnie sobie przejeżdża. Możemy aktualnie przyuważyć. Następnie będziemy czekać na 40. 30 dla Twojej informacji. To od Ciebie. Jedzie ciąg regionalny. Także zredukuj prędkość. Pociąg regionalny do Dąbrowy Górniczej. 1140. A, to on już od nas wyjechał. Rozumiem, no jest coś takiego jak pociąg regionalny, może tam mu się trafić. No dobrze, ale chwilowe cięcie proszę dla Państwa tutaj, bo widzę, że się znowuż nic nie będzie działo. Oczywiście nie jest to transmisja na żywo, więc nie wiem po co są tutaj te informacje aktualnie zaczerpnięte. A ja dzięki temu swoją szanowną twarzą mogę przenieść się na sam dół, żebyście
Widzieli, drodzy Państwo, szlak wyjazdowy z Sosnowca Południowego po torze numer 1, po którym widać już pewnie dzisiaj nic nie będzie jechać. Dobrze, więc wracam już po krótkiej przerwie właśnie z Katowic. Złodzieje idzie do nas 40-192. Ładnie ten tutaj, którego widzimy. 40-192, po nim ma jechać 6-2-9-0-36, a dopiero potem 24-959 do Zawodzia. Czyli już coś wiemy. Witam zielonych. Których zielonych? Czterdzieści jeden, 140 i tego pewnie, no. A ja mówiłem, że ten co jedzie, nie? To niech se wjeżdża. Ten jest na zielono. No ja. Dobrze. 40-192, wjazd do Sosnowca Głównego Podany. Właśnie, ten na południowym już nie siedzi, bo też tak mi się wydawało. Mówię, co on będzie siedział na tym południowym, też cały czas jak tam jeden pociąg na ruski rok jeździ. W ogóle nie wiem, co oni, po co oni tam wprowadzili tą dyżurkę, nie? Może i dla początkowych jest to fajne, no bo można się tam nauczyć podawać wjazd, wyjazd, nie, i te wszystkie sprawy. Obsługi semaforów. Zwrotnic. Ale no... nic tam ciekawego nie ma już potem, na późniejszym etapie rozrywki. Komu by się chciało siedzieć i się patrzeć w monitor, nie? 29036, no właśnie. Przyjechałem. Słuch. Trzydzieści 192. A widzicie, ten jest za daleko od semafora? Już mi się semafor nie zaświeci, że się zatrzymał, nie? Ajajaj. Nieładnie, nieładnie. Nie, w każdym razie przyjechał i pewnie zaraz wyjedzie.
No i fajnie, osobówek sobie wyjechał. Już przedłużamy drogę na 6.29.036. Nie myślał, że przed nim jest semafor na stój. No i ona. A, sekundę, przecież to się musi zwolnić, nie? Pierwszy odcinek SBL. Ty to ja. Jak to tutaj wygląda? A teraz Sosnowca, a dopiero potem my do Sosnowca. Sosnowca, do Sosnowca. Okej. Też tak mi się wydawało, że słyszę ET-22. No aż trzeba było rzucić czujnym okiem. Możeś się zatrzymał, a już jedziesz. Bo nie ostatnio w Katowicach miałem coś takiego, że się pociąg zatrzymał na rozjazdach, a się okazało, że on nie stał na rozjazdach, tylko on już dawno sobie wyjechał. Potem jakoś dziwnie mi się zaczął telepać przód tył. No i nie zdążyłem tego nagrać. Niestety. Zdarza się. Człowiek nie był na to przygotowany. No cóż, drodzy Państwo, więc powtórka z rozrywki i czekamy na coś, aż się coś będzie działo. Dobrze, drodzy Państwo, więc coś się zaczęło dzieć i jedzie do nas 14.41, więc już mu podajemy szybciutko wjazd. Perony, co by się chłopak nie stresował, że wjazdowy jest na stój. Dziwnym trafem dużo czasu nadrobił. Miał być 49, a będzie 41. Tam 42. Udało mu się. Już jest o ciupinkę do przodu z czasem. Jak to mówią, małymi kroczkami. I idzie coś ogarnąć. No już ktoś. Coś ode mnie chce. Czyli nic innego jak standardzik. No i sobie 14.41 do nas przyjechał.
No cóż, podajemy już mu wyjazd w takim razie. Semafor się poszarzył. A wyjazd się podał. No i 14:41 od jeszcze. I 41:44 jedzie sobie do Będzina. I 41:44 zaraz będzie sobie do nas wjeżdżał. Przepraszam Państwa, że się mało odzywam, no ale nie ma tutaj za bardzo co komentować. Pociągi wjeżdżają i wyjeżdżają planowo. I co? Co ja będę mówił? Dwa, cztery, dziewięć, pięć, dziewięć ma do nas przyjechać z południowego. Czy nie wiem co. Przyjechał. Jeden 44 przyjechał. Dwadzieścia 4,959 przejeżdża. Czterdzieści osiem, bo to już 47, no to ciągle. Okej. 41:44 ma mieć 51 odjazd.
ale nic widać przed niego nie wjedzie, więc podajemy już mu w takim razie wyjazd. Okej. Sześćset dwadzieścia dziewięć zero trzydzieści sześć, próba radio. O matko, święta. 629 036, słychać aż za głośno pana. Dziękuję. Cztery, dwa, dziewięć, sześć, cztery. Przydajemy od razu WBL-kę. Który? Ten, co jest o 23:01? Dwa, dziewięć, trzy, cztery, nie możesz przyjąć. Tak pojedziesz. No dobrze. 1:44. Wierzymy mu odjazd. Czy odjedzie planowo? Miejsce 491. Czy jest wolna, panie? Jest wolna. W sumie ja, no dobra. Niech już mu będzie.
4643. Redzi. Jeszcze opóźniony. Niestety nie ma takiej sytuacji, żeby pociąg musiał się wyprzedzić u nas. No szkoda. Ale się dzisiaj coś zmęczony czuję, drodzy Państwo. Jakoś ten dzień męczący. Ja za dużo po prostu robię. Oczywiście żartuję. Z tym, że za dużo robię, ale z tym, że jestem zmęczony, to nie. No niestety. Dajcie człowieka życie. Raz jest więcej do roboty, raz jest mniej. Na pewno on miał ten pociąg na stacji, tak? Tak, on dopiero jedzie, panie. On dopiero tam chyba pod wjazdem jest. Czy pod wyjazdem? Zaraz się przekonamy. Wjazd czy wyjazd? To był wyjazd. No dobrze. Okej, i potem co mamy? Zawodziony główny o 23.02. A to nie, to my do tego momentu już skończymy nasz dyżur. Pozwolę już zatwierdzić przejazd dla 2491. Czterdzieści sześćset czterdzieści trzy, damy, że sobie tu wjechał. Ten tutaj, Czech. No i możecie zobaczyć. Tu gdzieś to powinno być. Ja nie będę widział dyżurnych, nie jest. Pan jest Czech, nie? To ten normalnie, pan dyżurny jest na okrągło. Raz jeździ, raz dyżuruje, ale zazwyczaj dyżuruje. Okej. I dawaj tą WBL-kę od razu. 4643 zatwierdzimy odjazd. Okej. Dobrze, że żeś pan to zmienił. Cztery, dwa, dziewięć, dwa, sześćdziesiąt cztery, jedzie.
46-43. Lecz jedzie. A raz sobie to zobaczymy. Kibelek. Pięknie i pojechał. No i drodzy Państwo, tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.